Doktor powiedziała, że taki skurcz to jest normalna sprawa, więc bardzo proszę, nie denerwuj się, dobrze? Pan Cezary, przycisz trochę, no proszę cię. Powiedz mi, a Mańka na pewno do was nie dzwoniła? Może do ojca? No to nie dzwoniła ani do mnie, ani do ojca. No nie wiem, może uczy się u tej swojej koleżanki, tej grubej. Grubej? No mówię, że grubej. Że jeżeli ona nie zjawi się w domu w przeciągu godziny, to dzwoń. Martwię się o nią, mama, ona ostatnio zrobiła parę głupstw. No ale wiesz co, no... No ona ma 16 lat, to jest trudny wiek, ale Mania jest bardzo rozsądna, naprawdę. O wszystkim ci mówi. Na szczęście, proszę cię, Ania, no nie martw się. No nie martw się na zapas, tylko odpoczywaj. Córeczko, odpoczywaj, kochamy cię, malutka. Pa. Pa. Aż kiedy to się wreszcie skończy wszystko? Nie udawaj. Co? Nie udawaj, że tak cię to męczy. Ich kłopoty i wybuchy szczęścia to najpiękniejszy sens naszego życia. Czego możemy chcieć więcej? Niech trwają. Mogę panią prosić? Ty chyba na głowę upadłeś. I to nie raz. Come down like a ride on a helter-skelter, dizzy going round and round. I said, hold tight, it's gonna be a bumpy.